Dzień dobry, witam w rozmowie HO24. Dzisiaj moim Państwa gościem Beata Nawrotkiewicz, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wrocław miastem wolnym od samotności. W tym roku takie hasło będzie przyświecać nam w stolicy Dolnego Śląska. Ale co to znaczy? To znaczy, po co takie hasło i co za tym idzie? Za hasłem idzie cały rok, który jest ogłoszony rokiem dobrych relacji przeciw samotności i ma nam uzmysłowić, że problem samotności jest wśród nas, istnieje i jest coraz poważniejszym problemem. Rada Miejska, decydując się o tym, że ustanawiamy rok dobrych relacji, nawiązała trochę do pandemii. Wiadomo, że pandemia jest papierkiem lakmusowym wielu rzeczy, które się dzieją w społeczeństwie. I ten problem samotności właśnie w pandemia pokazała, jak wielki jest to problem. No właśnie, to jest tak, że w tych pierwszych miesiącach szczególnie taki czas dziwny, dlatego że wszyscy nie wiedzieliśmy, co się dzieje tak naprawdę. Te sygnały były niejednokrotnie sprzeczne, nie było do końca wiadomo. No koronawirus był jeszcze wtedy takim też przeciwnikiem, którego nie znaliśmy, a to zawsze budzi strach. Plus lockdowny. Dokładnie, plus te lockdowny, więc było takie wycofanie z życia społecznego, z życia publicznego wielu osób. No niestety ono trwa do dziś właśnie w niektórych przypadkach, czyli ta pandemia była takim impulsem. Impulsem, tak, żeby wyjść i żeby o tym temacie zacząć mówić głośno. Bo jest to temat, tak jak rozmawiałyśmy przed programem, jest to temat, który wszyscy z tyłu głowy wiemy, że istnieje, ale tak naprawdę trochę go, nie wiem, spychamy, więc my w tym roku... Trochę niewygodny, prawda? Trochę niewygodny, tak. Więc my go odkrywamy, my jako i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, ale przede wszystkim jako miasto. Zauważamy ten problem, wiemy, że on jest i wiemy, że dotyczy mieszkańców i to praktycznie mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Bo stereotypem jest, że samotna osoba to jest senior, a no nie jest to do końca prawda. No właśnie, jak myślimy o, tak stereotypowo niestety właśnie, jak myślimy o osobie starszej, to raczej o kimś, kto jest starszy, o seniorze, który no właśnie spędza ten czas samemu w domu, często już bez bliskich, ale to nie jest prawda, jak już sobie powiedziałyśmy, to jest tak, że dotyczy to też młodszych, często dzieci czują się już może nie tyle samotne, co osamotnione, pewnie jest tutaj jakaś różnica, którą Państwo też będą zdradzać, będą przybliżać, no ale przede wszystkim chodzi o to, żeby być wrażliwy na tą drugą osobę. Pandemia nam to już pokazała, uświadomiła, dała ten sygnał, że halo, zobacz, kto obok ciebie na przykład potrzebuje pomocy. To nie musi być duża pomoc, to może być czasem zapytanie, jak się czujesz, czy wszystko w porządku. Dokładnie, to może być dzień dobry chociażby powiedziane, albo jak się sąsiad czuje, czy jak się pani czuje dzisiaj. To naprawdę takie w tej kulturze anglosaskiej mamy te pytania na dzień dobry, takie jak się czujesz. U nas chyba w kulturze polskiej mniej trochę spotykane, ale wydaje mi się, że od takich właśnie drobnych gestów, życzeń dobrego dnia, miłego dnia, zapytania co u ciebie, czy wszystko w porządku, to nie jest chyba wścibstwo, to jest właśnie zainteresowanie się tym drugim człowiekiem. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć o tym, że mamy rok dobrych relacji przeciw samotności. O tej samotności już trochę powiedziałyśmy, ale właśnie te dobre relacje i tutaj znowu powrót do pandemii, bo pandemia z jednej strony uwypukliła tą samotność, to, że wiele osób no właśnie czuje się samym albo zostało samym z tym jakimś problemem wokół, ale pandemia też pokazała nam siłę w drugim człowieku, prawda? Te dobre relacje, nagle szukaliśmy otuchy w bliskich, szukaliśmy tego kontaktu, jak go nie było, no to nagle wszystkie aplikacje, wszystkie łączenia zdalne okazały się zbawienne, na przykład przy okazji świąt, których nie można było spędzić z bliskimi. Jak będzie ten nacisk, ta siła rozłożona? Przeciw samotności i dobre relacje, czy tego się nie rozłącza już? Myślę, że bardziej dobre relacje. Chcemy jednak wyjść z pozytywnym przekazem. To, że dobre relacje są nam pomocne tak naprawdę w wielu aspektach, a jednym z tych aspektów jest przeciwdziałanie samotności. Bo dobre relacje tak naprawdę zgoda buduje. Więc jeśli będziemy my mieć ze sobą we Wrocławiu dobre relacje, to myślę, że będzie Wrocław lepszym miejscem do życia, a my dla siebie będziemy o wiele milsi i będzie nam się lepiej po prostu tutaj żyło. To na starcie tego roku, jak jest właśnie te relacje, to życie we Wrocławiu? Bo wydaje się, że Wrocław jest miastem otwartym, tolerancyjnym i tak naprawdę takim, że tutaj trochę jest tak, że każdy nawet jak nie jest z Wrocławia, nie urodził się tu, to czuje się jak u siebie, jak w domu. I Wrocław chyba słusznie całkiem ma hasło Wrocław Miasto Spotkań, bo jesteśmy takim miejscem właśnie, gdzie spotkali się ludzie i 70 lat temu, zaraz po wojnie, i spotykają się nadal z różnych stron właśnie świata czy kraju przyjechali. I
przed pandemią, bo chyba musimy tak trochę jednak trochę tą cenzurę postawić. Znaczy na pewno trzeba to rozdzielić, bo ta normalność wtedy była inna niż ta normalność, którą znamy teraz, prawda? Dokładnie. I wtedy mieliśmy, nawet my jako WCRS, organizowaliśmy bardzo dużo plenerowych takich inicjatyw, które właśnie integrowały mieszkańców. I mamy nadzieję, że ten rok, rok dobrych relacji, ale rok, miejmy nadzieję, wygasającej pandemii, umożliwi nam z powrotem powrót właśnie do... No do tych spotkań, do spotkań różnych i całkiem malutkich, w niewielkich gronach adresowanych do jakiejś grupy, nie wiem, zainteresowań na przykład, ale też do całkiem dużych. Nie wiem, to co przychodzi mi na szybko do głowy, to są na przykład Dni Seniora, czyli wielkie święto wrocławskich i nie tylko seniorów, którzy tutaj przyjeżdżają we wrześniu, w kolorowych korowodach przechodzą przez miasto, cieszą się, pokazują, że jesień życia może być właśnie kolorowa. W tamtym roku zainicjowaliśmy potańcówki, które chyba się przyjęły i w tym roku... Też jeśli... się cieszyły dużą, dużym zainteresowaniem. I to tam tańczyły i małe dzieci, i właśnie osoby starsze, i osoby w moim wieku, i w pani muzyka wieku. Muzyka i taniec to jest to, co zawsze łączy, a to chyba o jeszcze to śpiew bym dodała. No to już w ogóle pełna gama. Także mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować trochę tych wydarzeń. 27 lipca jest obchodzony Dzień Osób Samotnych, Międzynarodowy Dzień Osób Samotnych. I my chcielibyśmy zorganizować, znowu jeśli warunki pozwolą, żeby to był taki centralny punkt. Dzień i centralny punkt obchodów tego roku dobrych relacji. Zaproponować wrocławianom, wrocławiankom przyjście, spotkanie się w centrum, czy spotkanie się na osiedlach i znowu tą integrację i to, że nie musimy być sami. To, że tak naprawdę miasto daje tyle ofert i tyle możliwości, że to od nas zależy. Ja wiem, że są czasami sytuacje bardzo obiektywne, ale my będziemy się starali do tych, te obiektywne też pokonać. To jest tak, że no właśnie powiedzieliśmy sobie, że chyba trzeba rozdzielić przed pandemią i w trakcie, bo jeszcze jesteśmy w trakcie, miejmy nadzieję, że to już będzie zmierzać tylko i wyłącznie w dobrą stronę. No ale psychologowie mówią, że część takich nawyków, takich naleciałości, które właśnie przyniosła pandemia, chociażby jakieś takie zamknięcie na obcych, niestety tutaj też pojawia się takie rozdzielenie, taki podział trochę niepotrzebny, no ale tak jest. Ten dystans społeczny, że w niektórych osobach, może takich bardziej wycofanych, on będzie się utrzymywał jeszcze w tym czasie po pandemii. Czy Państwo mają już jakieś pomysły, jak to zmienić, jak sprawić, żeby te osoby też bardziej wycofane, jak do nich dotrzeć? Może, bo to no, nie jest łatwe, prawda? Jeżeli ktoś przez ostatnie, powiedzmy, 2 lata był zamknięty, wycofany, no to nie przyjdzie od razu i nie otworzy się na ten świat i na tą gamę możliwości. Ale to też jest do zrobienia, prawda? Jasne. Będziemy 7 kwietnia mieć konferencję, w której spotkają się i naukowcy zajmujący się psychiatrzy, psychologowie od tej strony medycznej, ale naukowej, ale też praktycy zajmujący się osobami samotnymi i będziemy starać się połączyć i wypracowywać właśnie takie metody, żeby nie mówić tylko teoretycznie o tej samotności czy o osamotnieniu, tylko właśnie dzielić się dobrymi praktykami na przykład ze świata czy z Polski. I być może przeszczepiać je na grunt Polski, być może jakaś organizacja czy jakaś jednostka robi coś, co w trochę większym stopniu możemy podnieść i w ten sposób właśnie wyciągać tych ludzi czy przekonać ich do tego, że ten świat nie jest taki zły i że tak naprawdę ten świat czeka na nich i że fajnie do tego świata tak naprawdę powrócić. To będzie 7 kwietnia, ta konferencja staramy się, żeby była otwarta, jeśli nie, to będzie na pewno dostępna niestety online. Znaczy, niestety, oczywiście tak, mówię, bo do online'u przywykliśmy. Wtedy przywykliśmy i na pewno też więcej osób będzie ją miało, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki w każdych możliwych warunkach. To też jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Rozumiem, przyzwyczailiśmy wszyscy tak naprawdę. Rozumiem, że te wydarzenia będą rozłożone na te kilka miesięcy. Tak, mamy już na dzisiaj, mamy prawie 70 wydarzeń organizowanych przez... No rozmaite tak naprawdę jednostki. To są i wydarzenia kulturalne, i edukacyjne. Bardzo się włączyły w to przedszkola, szkoły we Wrocławiu, więc super. Czyli to te jest. Maluchy też będą walczyć z tymi z tą samotnością i walczyć o dobre relacje. Tak, zdecydowanie. Jeśli ktokolwiek chciałby dołączyć do tego kalendarza wydarzeń ze swoim wydarzeniem, to zapraszam do kontaktu właśnie z WCRS-em, bo my koordynujemy Rok Dobrych Relacji we Wrocławiu. 14 lutego, czyli w walentynki, jest uroczyste otwarcie. Wtedy już powiemy dokładnie, co tam mamy w naszym kalendarium zaplanowane.
Nie będą to oczywiście wszystkie wydarzenia, bo o tych 70 nie zdążylibyśmy powiedzieć, Pewnie. ale wybierzemy sobie kilka, o których na pewno warto powiedzieć i na których warto się po prostu pojawić. Czyli inauguracja w poniedziałek. Tak, dokładnie. No to czekamy do poniedziałku, na razie za wiele nie zdradzamy, tymczasem wiemy, co nas czeka, dużo wydarzeń, no i przede wszystkim wiemy, po co i o co w tym wszystkim chodzi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.